Dobra, witam wszystkich w odcinku z Plants vs. Zombies 2. Obiecałem, że jak już nagram wszystkie odcinki z Plants vs. Zombies 1, powrócę do Plants vs. Zombies 2. No i tak też zrobię, więc tak też robię spek. To co? Przednio możemy wziąć. Ja, co my tu mamy? Okej, okay, wszystko dobrze, oprócz piszutera. Chyba to idą piszutera i to powinno nam wystarczyć. Super. I to chyba będzie już 12 odcinek, co pamiętam. Dobra. No i stawiamy sobie nasze słoneczniki. Ej. No tak, zapomniałem, że mamy już podwójnego słonecznika i nie musimy brać tego zwykłego. Okej. Okay. Więc zamiast tego damy tego, super. No i zobaczymy, jak tam pójdzie. Dobra. Szybko potrzebuję słoneczka, żeby móc postawić pierwszego podwójnego słonecznika. No i super, mamy słoneczko. I zaraz. I super. No praktycznie już mamy. Już postawiliśmy sobie naszą roślinkę. Okej. Okay. Dobra. Tak. Dajcie mi w końcu te słoneczka. Dobra. Tak go sklepiemy, super. Okej. Okay. Jak takie roślinki, to bliżej trzeba je stawiać. Więc takie coś trzeba szybko usunąć. Bo nie to się tutaj stawia. Okej. Okay. Dobra, szybko idzie ten poziom. I w sumie nie ma się czego dziwić, bo to jest dopiero drugi poziom. Okej. Okay. A dodacie mi słonka, super. Tego na górze to nie wiem, jak zabiję. Szybko. Tak dużo słoneczek, fajnie. Będzie trzeba wysadzić. To jest trochę drogie, ale niech będzie. No i super, myślę, że taka strategia będzie w miarę dobra. Okej. Okay. Myślę, że rządek tych podwójnych słoneczników wystarczy. Okej. Okay. No i super. Dawno nie używaliśmy tej roślinki. No praktycznie prawie w ogóle jej nie używaliśmy, więc teraz będziemy trochę jej używać. Albo czemu by nie. Super. Zrobimy sobie drugi rządek. Bo czemu by nie. Nie wiem, czy on może atakować dwóch naraz. Chyba nie. Ale zobaczymy, jak tam pójdzie. Uda się? Już. No i super. Udało się jakoś. Ale to trzeba będzie już wysadzić. Okej. Okay. No i super. Będzie całkiem nieźle. No i nie. To nie jest jakiś super trudny poziom. Praktycznie, że nie ma nawet 4 minuty nagrania, a już praktycznie go przeszedliśmy. Okej. Okay. Ale tam na górze poradzą sobie. No, damy jakiegoś wspomagacza takiego fajnego. Jaki kolejny poziom, szybko. Staliśmy work cashu, fajnie. No i patrzymy. No i przejdziemy sobie następny poziom. Oki, tak, onak na dragon, jeszcze chyba z 2-3 poziomy. Nie wiem, nie czytałem zbytnio. Nie interesuje mnie to, a my tymczasem idziemy dalej. Tak, Plants vs. Zombies 2 jest o krok do przodu za... Jest zawsze o krok do przodu, ponieważ tak, ma swoje własne reklamy. Których reklamuje swoje własne roślinki. Okej, okay, co tu mamy? Mam jakąś nową roślinkę, czyli taką jakby katapultę, którą jak się naciśnie, to ona strzela i później musi się trochę ładować.
Mamy trochę nietypowy poziom, w którym musimy po prostu za pomocą tych katapult zabijać tych zombiaków. Okej. Dobra, na razie jest nieźle. Musimy tu zdobyć 100, 200 jakichś takich, jakichś punktów, okej. Mam nadzieję, że się uda, mam już ponad połowę. Dobra. Tylko nie będę musieli tak to. Tak, super, wysadziliśmy wszystkich. Okej, to jest trzeci poziom, więc też nie powinno być to jakoś super trudne. Przyspieszymy trochę. Jeden został. Ajajaj. O, tak, super, idealny moment. Tak, jak to teraz akurat nie trafiłem. Szkoda trochę. A ciebie to nie oszczędzimy. Mamy już, tak, mamy już, teraz możemy... Czy dobijemy do 10 tysięcy? Uwaga, uwaga! Jest szansa, że dobijemy! No i bum, mamy już ponad... Mamy już 12 tysięcy, super! Więc jest w miarę dobrze, teraz nawet będzie to jakiś final life, okej. Okay. Bum, bum! I uwaga, uwaga, czy uda się 200? Tak, mamy 200 tysięcy! Mamy 4 razy więcej niż trzeba było zebrać, więc super. Okej, a czy powinno się nawet 220, 22 tysiące się uda? I tak, udało się, mamy równe 22 tysiące. Dostaniemy za to jedną monetę. Czy to był jakiś żart? Jedna moneta za 22 tysiące. Ja bym dostał za 5 tysięcy. Zero monet. Nieważne. Dobra, no i odblokowaliśmy Snap Dragona. Roślina bardzo fajna, to właśnie roślina bardzo fajna i właśnie często używałem takiego jakby brata Snap Dragona, czyli kod Snap Dragona, okej. Okay. Możliwe, że przejdziemy jeszcze czwarty poziom, ale nic nie obiecuję. I co my tu mamy? Uwaga, uwaga, sok za dźwięki w tle. Uwaga, uwaga. I co mamy? Jaki poziom? Chyba zwykły. Okej. Okay. Jedyne co nowe to ten wiadro głowy. No, chyba na czas tego świata piratu będę mówić na niego beczko głowy, bo on ma beczkę na głowie. Bardziej niż wiadro. Okej. Okay. Jego weźmiemy. Jego. A. Jego. Bez tego. Jego super. No i myślę, że to wystarczy. Dobra, to chyba będzie ostatnia plansza w tym odcinku. Ja w ogóle uda mi się przejść w tym odcinku jeszcze ten poziom, okej. Okay. Dobra, mamy tutaj już podwójnego naszego słonecznika. Zombies are coming, tak, idą sklepać nasze dupsko. My się nie damy, okej. No i super. Ustawimy sobie... A, nie. Zwykłego Snap Dragona. To będzie jakaś odskocznia od tego kod Snap Dragona przy okazji. I też przy okazji postawiłem go nie w tym miejscu, co trzeba. Okej. Okay. Powiedzcie, że on przynajmniej sobie poradzi. Dobra, udało się. Go sobie usuniemy. Okej, no i teraz już mamy zasięg na wszystkie poda. Powiedzcie, że... dobra, udało się. Okej. No i super. Teraz postawimy sobie więcej słoneczników, bo mam niestety tylko jednego. Okej. Więcej słoneczek potrzebujemy, no i super. Dobra. Ile słonek, bum. Będziemy musieli ich chyba trochę wspomóc. Bombą. Sorry, tym razem mój kod wariuje w tle.
Mam nadzieję, że nie słychać tego aż tak bardzo. Dobra. Wow, 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 już czwarty poziom i już dwuflagowy, serio, wow. Dobra. No i super, mamy już rządek podwójnych słoneczników. Wow, mamy tu nowego zombiaczka z tego, co widzę. Czyli beczko głowy, tak, tego jeszcze nie było w Plants vs. Zombies. Chyba też będziemy musieli wspomóc. Plant Food u niego wygląda praktycznie tak samo jak u Cold Snap Dragona, tylko że nie jest lodowy, tylko ognisty, okej. Okay. Tak sobie zrobimy. Tak sobie zrobimy, super. Mam nadzieję, że ile go teraz atakuje. 4 Snap Dragony sobie poradzą z tym beczką głowym, chociaż też nie. No niestety. No udało się, okej. Okay. Jeszcze tak zrobimy. Tak zrobimy, no i super. To Snapdragon to będzie chyba jedna z takich fajniejszych roślin. Jeszcze tak zrobimy. Tak zrobimy. Tak zrobimy, super. No i myślę, że już to wygraliśmy. Dobra. No i zobaczmy, jak nam pójdzie na Final Wave. Nawet nie zdążył wylądować, a już został zabity, super. Nawet nie wiedziałem, że się da go zabić, zanim w ogóle wyląduje. XD. Haha. Bardzo śmieszne. A tak naprawdę to w ogóle nie jest śmieszne. Nie wiem w ogóle, czemu wydaje z siebie dźwięk chłe, jak to nawet śmieszne nie jest, nieważne. No i bum, w końcu woda też może się palić, tak. Super. W pierwszej części gry, jeśli dokładnie oglądaliście, woda też mogła się palić i w tej części też nie jest inaczej. Okej, dostaliśmy jakiś skarb piratów. A co jest w tym skarbie? Skarbie piratów? Dowiecie się w następnym odcinku, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!